Ostatnio się witam, znaczy ja byłem, występowałem na większości, ostatnio w większości kongresów Chrystusa Króla i tam sobie wypracowałem takie powitanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Matka Boża Królowa Polski. To tak się witam. No. I teraz ostatnio trochę zmieniłem sposób rozpoczynania wystąpień, bo wszędzie zabieram swojego syna Michała, prawda? On już, jak to szybko poszło, miał 18 lat, występował w radio, w telewizji Trwam ze mną. Zrobiliśmy ponad 100 tych programów Świat Michała, a teraz już ma 27 lat i za sobą 10 książek i zacząłem go wszędzie ze sobą zabierać i zawsze go tak wpuszczam na 15 minut, że opowiada o tych swoich książkach. Chciałem go zabrać też do Poznania, ale do Poznania akurat nie mógł pojechać. Natomiast dwa tygodnie temu miałem jechać lecieć do Londynu i zabrałem ze sobą Michała, to znaczy bilety były dla dwóch. No i ja dostałem grypy, zobudziłem się w sobotę rano nieprzytomny i mówię, dziecko, jedziesz sam. No i pojechał sam i miał 4 godziny trwało spotkanie, także także w ramach tej prezentacji, bo stwierdziłem, że jak prezentuje dziecko, to prezentuje siebie, bo to mój owoc, prawda, to on ostatnio napisał 3 książki, znaczy 2 napisał, 1 wydał. I taka jego ostatnia książka to jest Katolicki Program Działania i on zawiera takie zasady podstawowe, które wcale nie są koniecznie tak znane, prawda, wszystkim. Napisał taką książkę Mity antypolskie i antykatolickie, no bo nas wdeptują w ziemię, ciągle nam mówiąc o różnych rzeczach w Polsce czy w Kościele, prawda, które niby były złe, on pokazuje, że one złe nie były. No i wydał taką bardzo ciekawą książeczkę, to już wydał Masoneria, Paweł VI i Kult Człowieka. I ona została tak przez niego zrobiona, że przeczytał wszystko, co Paweł VI powiedział i wybrał z tego takie wypowiedzi, w których Paweł VI wyraża przerażenie dotyczące tego, że te dymy szatańskie wtargnęły do kościoła, prawda? No bo to on to powiedział. I mówi o tym, że Kościół jakby zaczyna się, to przecież kiedy to było, że zaczyna się borykać z kultem człowieka, prawda? Że mówi się, że wszystko dla człowieka, człowiek najważniejszy i tak dalej. Ostatnio podeszła do mnie taka zakonnica i mówi, i taką małą karteczkę mi dała i mówi, co pan na ten temat sądzi? Ja przeczytałem, co było napisane na tej karteczce, a na niej było napisane: módlmy się w intencji tego, żeby człowiek był w centrum każdego państwa. I ja mówię, no to takiej intencji nie możemy się modlić, bo to powinno być Chrystus ma być w centrum każdego państwa, a nie człowiek. A ona mówi, to jest intencja papieska na wrzesień. Prawda? No i tak. Poznań mi zawsze dużo daje, bo ja tu byłem dawno w Poznaniu i byłem z tą książką Masoneria, Islam, Uchodźcy. No i po tym spotkaniu tutaj, na którym wtedy było sporo osób, bo było to po wystąpieniu w Radiu Maria na ten temat, prawda, ojciec Rydzyk, jak pisze o islamie, to mnie zaprasza. A jak pisze o islamie. I ktoś tu był na sali, kto mi później wysłał maila i w tym mailu mi wysłał fotokopię takiej książeczki Jak nawracać katolików na islam, którą on kupił tutaj w tym miejscowym tym meczecie, a później ta książeczka zniknęła, prawda? I stała się taką tajną książeczką. No i jak ja przeczytałem tą książeczkę, no to byłem wstrząśnięty, no bo to szczegółowa instrukcja, prawda, jak z nas zrobić, z naszych dzieci, z naszych wnuków, jak zrobić wyznawców islamu. I byłem mu bardzo wdzięczny, nawet dzwoniłem do niego, ale nie wiem, nie odbierał telefonu, dotąd się do niego nie dzwoniłem, także może tu będzie słyszał z tego filmu, to mu bardzo dziękuję. I pomyślałem, że o tej książeczce trzeba napisać jakąś taką niedużą broszurkę,
I zacząłem jakby, znaczy, bo pierw chciałem zreferować tą broszurkę, pokazać, jak oni mają nas przekonywać na to, żebyśmy przeszli na islam. I chciałem jakoś ją obudować, prawda? I zacząłem się interesować tym islamem w Polsce. I w ten sposób wyszła książka, która znowu, jako kolejna moja książka, która mnie samego przeraziła. Wyszła taka książka Islamizacja Polski. No i to nie jest temat naszego spotkania, więc ja tylko to zasygnalizuję, bo jakoś to tak ten czas szybko przeleciał, że w tej chwili w Polsce jest 50 tysięcy wyznawców islamu, ale to są, i to są nie tylko Arabowie, bo na islam przechodzi coraz więcej Polaków i kilkadziesiąt osób rocznie, ale to są elity. To są profesorowie, wyżsi urzędnicy państwowi i myśmy mieli taką świadomość, że no mamy swoich własnych wyznawców islamu, tam parę tysięcy Tatarów, ale oni są niegroźni, prawda? No bo oni tu zawsze byli. Poza tym, jak się czyta książki o polskich Tatarach, no to Koran był cały czas po arabsku, oni arabskiego nie znali, więc oni zaczęli się cudować, różne rzeczy robić, na przykład mieli taki obrządek nadawanie dziecku imienia, który był zerżnięty z kościoła katolickiego. No taki to był dziwny islam. Tylko że wszystko się zmieniło od momentu, kiedy oni nieroztropnie, co później sami stwierdzili, wybrali na swojego szefa niejakiego Miśkiewicza. I ten Miśkiewicz pojechał do Arabii Saudyjskiej, prawda, państwa, w którym obowiązuje wahabizm, czyli dokładnie to samo, co w państwie islamskim, i tam skończył studia i wrócił jako wahabita, czyli taki agresywny islamista, i zaczął wszystko zmieniać, między innymi mianował wszędzie w tych islamskich meczetach Arabów jako tych imamów, którzy mówią, my wprowadzimy w Polsce szariat, prawda, znaczy taki agresywny, no i straszne pieniądze za tym poszły. I Tatarzy się zwrócili, bo oni stwierdzili, że on oszukał w trakcie wyborów, że te wybory były w tym Związku Tatarów, że one były nieprawidłowe. I oni się zwrócili do rządu, do odpowiedniego ministerstwa, nie wiem nawet którego, znaczy opisane to jest w tej książce, nie pamiętam do którego, ale że to było za czasów Tuska, no to oni jemu przyznali rację i w ten sposób jakby Tatarzy są nastawieni już przeciwko nam, prawda? A z drugiej strony jest Liga Arabska, o której, znaczy jest jeden dokument wydany przez ABW na temat zagrożenia terroryzmem w Polsce i w Europie. I ten dokument został wydany w 2011 roku, i żadnego innego dokumentu nie było. I w tym dokumencie jest napisane, wszyscy cytują tam, że Liga Arabska w Polsce to jest organizacja powiązana z Bractwem Muzułmańskim, czyli powiązana znowu z wahabizmem, bo różnica pomiędzy tym, co głosi Arabia Saudyjska, a tym, co głosi państwo islamskie, jest tylko taka, że Arabia Saudyjska mówi, że w przyszłym państwie światowym islamskim będą rządzić Saudowie, ci, którzy założyli Arabię Saudyjską, a państwo islamskie mówi, że nie Saudowie, bo Saudowie są, się skompromitowali. Natomiast reszta całego programu jest taka sama. Pamiętajmy o tym, że cała Al-Kaida, Bin Laden i tak dalej wyszli z Arabii Saudyjskiej, wyszli z Bractwa Muzułmańskiego. Więc ten dokument ABW przestrzega przed tą Ligą Muzułmańską jako organizacją powiązaną z organizacjami terrorystycznymi i głoszącymi ideologię terrorystyczną. Natomiast nic z tego nie wynika, tylko że jest jeszcze jedna rzecz, że tak jak powiedziałem, wszyscy cytują ten fragment, bo ten dokument ABW można zobaczyć na stronie ABW, bo on jest opublikowany w biuletynie ABW, który ma postać elektroniczną. No, także w każdej chwili możemy sobie tam zajrzeć. I ten dokument się kończy tak, że będzie coraz więcej wyznawców islamu w Europie i będzie coraz większe zagrożenie zamachami terrorystycznymi ze strony fundamentalistycznych grup katolickich, które będą się radykalizować przez to, że są islamiści. Nie? Tak się zakończy ten,
ten dokument, znaczy to jest wstrząsające, prawda? I ta Arabia Saudyjska no, daje wszędzie olbrzymie pieniądze na to, żeby te organizacje jakby budowały tutaj struktury, zaczynały misje. I na koniec jakby jeszcze jedna informacja, że Liga Arabska Muzułmańska w Polsce wydaje czasopismo oficjalne Al-Salem. I to czasopismo kiedyś było w Empikach, później nie wycofali z Empików, czy jakby wyciszyli sprawę. Także można je tylko zamówić u nich, prawda, poprzez ich księgarnię internetową. Ale w tej księgarni internetowej jest fotokopia okładek i jest fotokopia pierwszej strony, czyli tam, gdzie jest stopka redakcyjna. I w tej stopce redakcyjnej są nazwiska. Trochę arabskich, trochę polskich. I ja zacząłem te nazwiska sprawdzać, prawda? No i co mi wyszło? Że tak, Polacy, którzy tam się znajdują, to jest główny specjalista do spraw bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu, główny specjalista do spraw uchodźców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, znaczy Polak, prawda, do spraw uchodźców. I główny specjalista w takiej prywatnej firmie, która wciąż wygrywa rządowe przetargi, w kwietniu tego roku też wygrała rządowy przetarg, na różnego typu usługi dla administracji państwowej. I ten człowiek się zajmuje taką usługą, która polega na lustracji wszystkich komend policji pod kątem, czy te komendy policji mają prawidłowe relacje z obywatelami. No ale skutek jest taki, że bada jakby wszystkie komendy policji. No, także sytuacja nie jest jakby tu pod tym kątem dobra, bo mamy ich w środku i oni się szykują. Natomiast na koniec jedna rzecz, prawda, że oni idą głównie do Niemiec, tylko w Niemczech będą stosować, wszystko na to wskazuje, te same techniki, co w innych krajach. No, czyli biorą zasiłki w Niemczech, ale najwygodniej im będzie mieszkać w Polsce, no bo taniej, prawda? I na razie to zjawisko wygląda w ten sposób, że jakby penetrują, prawda? Czyli ludzie z miast przygranicznych mówią, że sklepy tam są głównie oblegane przez wyznawców islamu, a nie tak jak kiedyś przez samych Niemców, prawda? Także my nie mamy szansy obronić się przed nimi w takim sensie, że im zabronić wejścia, prawda? No bo jak oni mają prawo pobytu w Niemczech i będą szli na wschód, no to nikt im nie może zabronić, żeby tutaj zamieszkali, czy żeby tutaj przebywali, prawda? No bo takie są przepisy. A we Wrocławiu? Wszędzie mogą dotrzeć, znaczy... To znaczy, dwa najsilniejsze ośrodki, o, bo ja jednej rzeczy nie powiedziałem, będę o tym dużo pisał w nowej książce Masoneria 2017. Dwa najsilniejsze ośrodki islamskie, no to jest Poznań i Wrocław, prawda? Znaczy Wrocław jest silniejszy. I teraz zauważmy, że to są również dwa ośrodki, w których najsilniejszy jest, są loże różokrzyżowe, prawda? Bo jakby wiadomo, tajemnicą Poliszynela jest, że intelektualnie różokrzyżowcy są osadzeni w Uniwersytecie Poznańskim i w Uniwersytecie Wrocławskim. I teraz ja o tym mówiłem, jak byłem tutaj z tą masonerią, masoneria islamu uchodźcy, prawda? Że rdzeniem islamu jest sufizm. I to jest taka doktryna mistyczna, która jest dokładnie taka sama jak w masonerii, prawda? Tam na siódmym stopniu uduchowienia, przypomnę, ten wyznawca islamu mówi, dotąd mówiłem, że nie ma Boga poza Allahem, a teraz już będę mówił, nie ma Boga poza mną. Prawda? No to czyli dokładnie czysty satanizm. I sufiści się szalenie rozwijają w Polsce, w tym właśnie w Poznaniu i we Wrocławiu. I jest masę stron internetowych, ich różnych zakonów, tak oni to nazywają,
i stowarzyszeń. I ciekawe, bo w tej chwili w wersji elektronicznej jest dostępne główne dzieło Krzyżowców, wydane przez takiego Holendra, znaczy napisane przez takiego guru holenderskiego, i on tam mówi w tym dziele, że kochani, macie taką samą doktrynę jak nasza, która nazywa się sufizm, ale nie sięgajcie po obce wzory, tylko po europejskie, do Różokrzyża. A Różokrzyżowcy na swoich stronach mówią, że w Europie jest od XVI wieku pewna odmiana sufizmu, który nazywa się Różokrzyż. No to jakby sami się przyznają, że tu nie ma żadnej różnicy, że różnica jest tylko kulturowa, że różnica jest wtórna, a nie jakoś naturalna. No i ostatnia uwaga, że polski Kościół katolicki jest jedynym kościołem, który obchodzi Dzień Islamu, prawda? I w trakcie tego Dnia Islamu, 26 stycznia, spotykają się reprezentanci Kościoła katolickiego i islamu, wspólnie się modlą, czytają na przemian Pismo Święte i Koran, no i później jest jakieś tam przyjęcie. I te obchody już są 10 lat i wcześniej byli, na początku byli przedstawiciele Tatarów, później byli przedstawiciele Ligi Muzułmańskiej, tylko teraz ciężko, bo jest za dużo jakby dowodów na to, że to jednak wszystko jest powiązane z tymi organizacjami terrorystycznymi. Zresztą powiązania to na marginesie są dziwne, bo w tej książce też piszę o tym, że imam Warszawy, bo w Warszawie już są dwa meczety, jeden blisko mnie, tatarski, 400 metrów od mojego domu. Ten imam mówi, że niedługo będzie szariat w Polsce właśnie, że my do tego doprowadzimy i będę miał 40 żon. A drugi na Ochocie zbudowała Liga Muzułmańska. Gazeta Wyborcza parę lat temu pisała, że to za pieniądze Arabii Saudyjskiej, a teraz już pisze, że za pieniądze sponsorów z Zatoki. Prawda? Już nie podają państwa. I ten imam udzielił wywiadu i powiedział w tym wywiadzie, że dziękuję za duże wsparcie finansowe ze strony loży B'nai B'rith. Znaczy Żydzi dali pieniądze na budowę tego meczetu, prawda? Znaczy ta loża, która powiedziała, że ona będzie walczyć z Radiem Maryja, bo ono jest antysemickie. Więc to tak na marginesie. Dzisiaj miało być spotkanie wokół tej książki Odzyskać wolność dla Polski i Polaków. I to jest bardzo dziwna książka. Znaczy ja mam taką swoją prywatną listę najlepsze książki Krajskiego i wciągnąłem ją na tą listę, z tym, że na tej liście książki, które są, które ja uważam za takie najlepsze, albo moja żona, to one zawsze miały najmniejszą sprzedaż, nie? Co ciekawe. Znaczy może są trudniejsze, nie? Nie wiem. I ta książka powstała w taki dziwny sposób, bo my jeździmy z żoną do Nałęczowa co roku na wakacje. Są tacy ludzie, którzy mają na wzgórzu dom, winnica schodzi w dół, robią wino, koniaki, grappę i tak dalej. I przy nich jest takie oddzielne mieszkanie z wyjściem do ogrodu, z widokiem na tą winnicę. Wieczorem widać zachody słońca i to jest tak kilometr od miasta, więc tak połączenie dwa w jednym. I dwa lata temu pojechałem tam sam, żona normalnie, ja pracuję w domu, jestem wolny strzelec, prawda, wydawca. Żona chodzi do pracy, ma urlop. No to pojechałem sam wcześniej, zresztą pojechałem, żeby trochę przygotować, bo była rocznica 34 ślubu, bo w tym roku hucznie była 35, ksiądz Jochemczyk przyjechał z Włoch specjalnie. No i się tak zastanawiałem, co zrobić, jak obejść jak zorganizować obchody tej 34. rocznicy. I sobie tak wymyśliłem, bo miałem różne płyty kompaktowe, przywiozłem z Warszawy i wyciągnąłem taką złotą kolekcję Grechuty. I tam była piosenka na miłość, prawda? I stwierdziłem, że jak żona przyjedzie, to pierw ją obsypię różami, a później
wzniesiemy toast z szampanem i będziemy z tymi gospodarzami, a Grechuta będzie śpiewał tą pieśń Miłość, bo tam taka piękna o miłości. Ale na tej samej płycie jest taka najważniejszy chyba utwór Grechuty, który on skomponował słowa i muzykę w 96 pod tytułem Wolność. No i widać, że on w 96 doszedł do wniosku, że coś jest nie tak. I w tej swojej takiej artystycznej, poetyckim załamaniu skomponował tą pieśń. I ja zacząłem jej słuchać. I tak jej słuchałem. I stwierdziłem, że to jest najlepszy wykład o wolności, jaki słyszałem, że tam jest cały Święty Tomasz, że no w ogóle jest to genialne. Prawda? Ona się zresztą kończy też niesamowicie, bo kończy się w ten sposób. Wolność to jest coś, co człowiekowi podarował Bóg, żeby człowiek mógł się w niebie wzbudzić. Prawda? Także jestem, znaczy jakby całe podsumowanie już jest odpowiedzią na pytanie, co to jest wolność, prawda? I o tej pieśni ja myślałem i w końcu powstała ta książka. No i ona składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest jakby odpowiedź na pytanie, co to jest wolność, jakby udzielona za Grechutą, prawda? Czyli za tymi jego zwrotkami. No bo takie zdanie, wolność to jest to, co podarował nam Bóg, co podarował człowiekowi Bóg, żeby człowiek mógł się w niebie zbudzić, prawda? No to już ono, z niego można by napisać cały traktat. No i ja nie będę tutaj mówił o wolności dużo, bo nie mamy za bardzo czasu. Chciałem skupić się na tej drugiej części tej książki, ale tylko jakby wyakcentuję parę rzeczy, że ta piosenka się zaczyna od takich słów, gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, prawda? I od tego się jakby wolność zaczyna, że pewien brak skrępowania, tylko oczywiście ona nie jest tylko brakiem skrępowania. No, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, no to, bo jak już przemyślałem to wszystko, jak napisałem tą pierwszą część, to jakby uświadomiłem sobie dwie rzeczy, które mnie przeraziły i jedną rzecz, którą potrzebujemy jak powietrze. To znaczy, to co mnie przeraziło, że myśmy w 89 nie wiedzieli, co to jest wolność. Myśmy zapomnieli, co to jest wolność. Znaczy myślę o społeczeństwie całym, nie mówiąc o elitach. I że później, że mieliśmy szansę. I po tym 89 myśmy tą wolność coraz bardziej tracili i coraz bardziej o niej zapominali. I nie ma wolności. Prawda? Nie ma wolności ani Polski, nie ma wolności nas, Polaków. Wszędzie ta wolność została po kawałku pozabierana, została zabrana w zasadzie cała. I nie ma tej świadomości, że wolność jest taka ważna, że chcielibyśmy ją mieć, że warto o nią zabiegać, że jest wartością. Prawda? Nie ma tego. I ta rzecz pozytywna, która mi się pojawiła, że no bo ja wokół tego krążyłem, prawda? Krążyłem, też wszyscy krążyli wokół tego, jak to się stało, że myśmy w 89 nie wykorzystali tej szansy, że stało się tak, jak to się stało, prawda? Dlaczego? No i ja dotąd głosiłem taką tezę, że myśmy wiedzieli tylko, że nie chcemy komuny, ale nie wiedzieliśmy, czego chcemy i nam podetknęli takie świństwo, prawda? I przyjęliśmy je, bo nie mieliśmy innego pomysłu na Polskę czy na coś. Natomiast, nie było liderów chyba. Nie, oczywiście nie mieliśmy, no tak jak to już parę osób mówiło w Polsce, że my mamy polityków, ale nie mamy mężów stanu, prawda? Ale liderzy dostali bilet w jedną stronę. Ale wracając do tego Grechuty, że te słowa, że wolność to jest, albo inaczej, nie, zostawię na razie te słowa, znaczy, bo tak się zastanawiam, jak to skrócić, żeby zdążyć. Grechuta mówi, że wolność to skrzypce, prawda? I
Znaczy taki ja dałem tytuł rozdziału, natomiast zwrotka jest taka. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud, lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Prawda? Że jest to też pewne narzędzie. Narzędzie, które myśmy nie wykorzystali. Znaczy myśmy, to znaczy no chodzi o wszystkich, prawda? O polityków, o społeczeństwo, no bo możemy narzekać na polityków, tych, którzy się tam pojawiali, ale jednak jakoś bez udziału społeczeństwa oni się nie pojawili, prawda? Oni się pojawili z tym udziałem społeczeństwa. I pojawia się też to, co chciałem zaakcentować, że znaczy dwie jakby rzeczy. On mówi, wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. No, że zobaczmy, jak to jest genialnie poetycko ujęte, że wolność to jest wtedy, kiedy pniemy się ku słońcu. I każda gałąź jest wolna, każda idzie w swoją stronę, ale wszystkie idą do słońca, prawda? To jest wolność. I mówi jeszcze jakby jedną taką rzecz bardzo ważną. Co tu znaleźć? Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny marzenia. Prawda, że ojciec Sali, z którym ja się z reguły nie zgadzałem i pisałem z nim różne polemiki, napisał taką rozprawkę opublikowaną w Drodze o mentalności niewolniczej w Polsce. Prawda? I napisał, że ja tutaj to zacytowałem i jakby napisałem, że pierwszy raz się z nim w pełni zgadzam, podpisuję pod tym, co on pisze. I różnica między wolnym człowiekiem a niewolnikiem jest taka, że wolny człowiek ma sny i marzenia. Tylko sny i marzenia to nie są jakieś fantazje, tylko to są realne rzeczy, no powiedzmy, że syn licealista mówi mamie, mamo, ja zostanę wielkim reżyserem filmowym. Prawda? I to jest pewne marzenie, które on może zrealizować, jeżeli ma zdolności, prawidłowo je rozpoznał, będzie konsekwentnie działał, będzie o to walczył. A mama mu mówi, która ma jakby inną mentalność, mówi po co ty, skończ zawodową szkołę, zostań hydraulikiem, to jest fach w ręku, żadne gruszki na wierzbie. Prawda? Czyli sny i marzenia to są takie wielkie plany, którym chcemy czegoś naprawdę wspaniałego, wielkiego, pięknego, pięknej Polski, wielkiej Polski, wspaniałej Polski. Czyli wolność polega na tym, że się ma sny i marzenia i na tym, że się te sny i marzenia realizuje i na tym, że się je osiąga. Prawda? I ona wtedy ma jakieś takie swoje apogeum. I Grechuta zwrócił uwagę na to, że myśmy od początku nie mieli snów i marzeń, nie mieliśmy własnej wizji Polski, nie mieliśmy, że my będziemy w końcu w Polsce panami, będziemy mieli, nie wiem, przedsiębiorca, będziemy wielkim, silnym państwem, prawda? Myśmy się od razu jakby oddali, tak jak poddali, tak jak w tym, w XVIII wieku elity polskie krzyczały oddajmy się pod opiekę Rosji, oddajmy się pod opiekę Niemcom, to myśmy jakby teoretycznie wyszli spod opieki Rosji, a weszli od razu sami jakby z siebie pod opiekę Niemców, Francuzów, Anglików, Amerykanów, prawda, którzy potraktowali nas mniej więcej tak jak Rosja nas potraktowała wtedy w XVIII wieku. I teraz zobaczmy, znaczy ja tej wolności powiem jak będę mówił o tej drugiej części, bo ta druga część jest o Polsce. No i teraz mnie dużo dały ta historia profesora Nowaka, profesora Andrzeja Nowaka, prawda? On jako pierwszy, przynajmniej dla mnie, pokazał historię Polski do 1966 roku. Prawda? I on pokazał, że myśmy byli w sytuacji takiej traumy, że to sobie trudno wyobrazić, prawda? Bo już do końca nie wiadomo, czy tacy ludzie tutaj rządzili na tych ziemiach,
czy to działały jakieś inne czynniki, ale do 60% naszych przodków było sprzedawanych jako niewolnicy na targach arabskich. Prawda? Jak się patrzy, znaczy to widać, jak się studiuje historię Arabów, prawda? Bo wtedy nikt w Polsce nic nie pisał, bo to było przed Mieszkiem. Prawda? I niektórych tych sułtanatach arabskich były całe armie złożone z ludzi z terenów Polski. Prawda? Kobiety były wywożone do haremów. Stąd, co ciekawe, kulturę arabską w znacznej mierze budowali, można powiedzieć, Polacy, to znaczy rodzice tych, którzy, czy dziadowie tych, którzy... To była straszna trauma, prawda? Wpadano i porywano całe miejscowości, tam ktoś się ukrył w lesie i ten... I później był chrzest i Polska była jedynym państwem, bo na przykład w odróżnieniu od Czech, prawda, że to się ucięło jak nożem. Że skończyło się, już żaden Polak nigdy więcej nie został niewolnikiem. I to była nasza duma, bo Czesi jeszcze przez tam 200 lat zajmowali się handlem ludźmi. I wszystko wskazuje na to, że wtedy, w tej traumie, Polacy sobie powiedzieli, nigdy więcej. Będziemy ginąć, ale nie oddamy wolności, prawda? Wolność stała się najważniejszą wartością. I za którą Polacy zawsze ginęli, jak tylko, znaczy walczyli aż do śmierci, nie chcieli jej oddać. Prawda? To się później obudowało, prawda? Bo ostatecznie w Konfederacji Barskiej sobie uświadomiono, że tych naszych wartości jest więcej. Prawda? I tutaj jakby potwierdza się to, co mówi Grechuta, że Grechuta jest wielkim, znaczy ten koniec jego życia, że on był wielkim bardem polskim i tego jakby nie zauważono, może dlatego, że zaczęto go wtedy właśnie wdeptywać, robić z niego chorego psychicznie i tak dalej, bo Konfederacja Barska jakby uświadomiła Polakom, kiedy polskość już była zagrożona, że polskość to wiara, ojczyzna, szlachetność, tradycja i wolność. I wolność jest jedną z pięciu największych wartości, ale musimy na nią spojrzeć w kontekście tych pozostałych czterech, czyli ta wolność nie może być przeciwko ojczyźnie, ta wolność nie może być przeciwko Bogu, ma służyć ojczyźnie i ma służyć Bogu, ma być szlachetna i ma być zgodna ze wszystkimi innymi wartościami, tymi zapisanymi w tradycji przez duże te. I o tym wszystkim Grechuta mówi. I teraz, jeżeli się przyjrzymy historii Polski, bo to też jest dla nas jakaś nauczka, no bo każdy naród ma jakby swoją misję, swoje powołanie od Boga, swoją wizję ludzką życia i swoje szczęście jakby i powinien to realizować. I dopóki to realizuje, jest jakby sobą. Jak zaczyna realizować wizję kogoś innego, to tak jak z każdym pojedynczym człowiekiem, prawda? To przestaje być sobą, traci wolność. I myśmy od początku mieli tą wizję i to była między innymi wizja ustroju politycznego, prawda? Myśmy wypracowali i warto jakby to śledzić, bo przecież będziemy sobą, będziemy Polską, jak będziemy realizowali swoją mądrość, swoje doświadczenie, swoje marzenia, a nie cudze wizje. No i teraz właśnie to na chwilę się odwołuję do syna, te mity antypolskie, prawda? Że nam wmawiano, że ten cały ustrój szlachecki był do wyrzucenia, prawda? Że to wszystko było bez sensu, te liberum veto, te warcholstwo, te wolność rozumiana, że tam każdy robił co chciał, o Polsce nie myślał, o sąsiedzi nie myślał i tego. To wszystko nieprawda. No, myśmy wypracowali model najlepszy na świecie, sięgając wprost do świętego Tomasza Zakwinu i do Arystotelesa i łącząc jakby trzy ustroje, no, to znaczy monarchię, arystokrację i demokrację, prawda? Tylko monarchia, no to król był dosyć ograniczony, arystokracja na zachodzie, ktoś zostawał księciem albo hrabią i później jego dzieci, wnuki, to mogły być debile kompletne, bez moralności, dalej byli hrabiami, prawda? I mieli przywileje. W Polsce tego nie było.
W Polsce nigdy nie było arystokracji, prawda? W Polsce była magnateria, ale żeby należeć do magnaterii, trzeba było mieć zasługi w tym pokoleniu, prawda? Oni to bardzo precyzyjnie liczyli, że musi być tyle kapłanów w rodzinie, tyle biskupów w rodzinie, tyle senatorów w rodzinie, tyle starostów w rodzinie. Jeżeli się przekraczało pewną liczbę, to była magnateria. Inaczej pieniądze, czy to, że to był Potocki, czy tam Radziwiłł, czy ktoś inny, nie decydowało. Stąd oni mieli tyle dzieci i musieli mieć tyle dzieci, żeby te wszystkie warunki spełnić. No i demokracja obejmowała z założenia ludzi szlachetnych, prawda? Bo szlachtę. Szlachtą wcale tak trudno nie było zostać. Tej szlachty mieliśmy najwięcej na świecie, prawda? No bo to byli ludzie, którzy się decydowali na to, że zawsze staną w obronie ojczyzny i oddadzą swoją krew i swój majątek, prawda? I jeżeli stawali, to dostawali te tytuły szlacheckie. To jak w Potopie jest taka scena, że parobek proboszcza, prawda, zawiadamia polską wojsko, że król siedzi na odpoczywa w parafii, prawda? I później oni mu dają, oni mówią, co chcesz za to? A on mówi, dajcie mi miecz, prawda? I czy tam dajcie mi szablę. Oni mu dają szablę, on jest ciężko ranny w tej walce i hetman osobiście do niego podchodzi, mówi, na najbliższym sejmie uzyskasz szlachectwo. No więc to tak wyglądało i teraz zobaczmy, znaczy przez jakiś czas król nadawał prawa, później zaczęły się zbierać sejmy. No i w pewnym momencie nastąpiło to, co było w całej Europie. To znaczy, o tym trzeba pamiętać, że w całej Europie, w średniowieczu, po średniowieczu, sejmy każdą ustawę przyjmowały jednomyślnie. Jednomyślnie, prawda? Czyli 100% posłów musiało głosować za tą ustawą. I kiedy tego prawa było już sporo, no to Polacy doszli do wniosku, że mało, że będzie ta jednomyślność, to jeszcze wprowadzono, znaczy pojawiło się bez żadnego aktu prawnego, jako pewna oczywistość, pojawiło się liberum veto. No i ono przez 150 lat nikt go nie zastosował. Liberum veto polegało na tym, że poseł na zakończenie Sejmu, jak powiedział liberum veto, to wszystkie ustawy uchwalone na tym Sejmie przestawały być ważne. To było jakby jeszcze wyższy stopień. No i teraz dlaczego o tym mówię? Bo tutaj jakby mamy pewną wizję wolności. Bo to nie było tak, że każdy zawsze mógł zastosować liberum veto i że jednomyślność była zawsze. To znaczy, jeżeli dotyczyło wojny, czy dotyczyło pieniędzy, to wcale tak nie było, prawda? Poza tym nie było takiego ciśnienia, to znaczy nikomu w głowie nie powstało, że można jakieś prawo stanowić, które by ograniczało wolność kogoś innego. Natomiast było takie myślenie, prawda, że jeżeli ogłosimy jakąś ustawę i jakaś część posłów będzie głosować przeciwko tej ustawie, a ta ustawa i tak przejdzie, to znaczy, że to będzie tyrania, prawda? Będzie tyrania większości nad mniejszością i ta tyrania będzie owocować. Będzie owocować, że ludzie się zaczną dzielić. Wtedy wszyscy mieli broń, więc to i z reguły głosowali ziemiami. Więc jak ziemia miała jednego posła, powiedzmy, jak on nie chciał, on głosował w imieniu tej ziemi, prawda? Jeżeli on nie chciał tej ustawy, no to znaczy, że ta ziemia nie chciała tej ustawy i ta ziemia się po prostu buntowała, prawda? Znaczy ten rejon. Nie zamierzali tego prawa w ogóle wprowadzać albo występowali zbrojnie przeciwko temu prawu. I pytanie, jak to jest możliwe, że przez 130 lat nie było liberum veto w ogóle, a później przez dziesiątki lat to liberum veto było stosowane i nic się nie działo. Znaczy, że koncepcja była taka, że jeżeli, powiedzmy, już skracając, jeżeli ktoś zastosował liberum veto,
bo to liberum veto było też po to, żeby nie było korupcji, prawda? Żeby nikt nie mógł, korupcja groziła ze strony obcych, ale groziła też na przykład ze strony króla, bo mógł się trafić król, który był jakiś nie taki i on chciał jakby umacniać swoją władzę, czy chciał jakieś prywatne rzeczy sobie załatwiać. I teraz jakiś poseł powiedział liberum veto, no to wtedy oni go pytali, dlaczego, prawda? I on to musiał uzasadnić dwojako. Musiał powiedzieć, czego chce w zamian i musiał udowodnić, że faktycznie mówi w imieniu swojej ziemi, znaczy tych, którzy go wybrali, a nie sam sobie wymyślił, bo miał zły humor, prawda? I jeżeli on nie działał w imieniu swojej ziemi, no to procedury były takie, że po prostu odwoływali go ci, którzy go wybrali i przysyłali nowego. Znaczy to zajmowało czas. A jeżeli miał racjonalne powody, no to negocjowali, prawda? I tak długo negocjowali, aż uchwalali taką ustawę, na którą wszyscy sobie się zgadzali, prawda? Nam w tych czasach, w których my żyjemy, to aż nie sposób sobie tego wyobrazić, prawda, że może, ale to była normalna Polska, prawda, do której oczywiście, że trudno będzie wrócić i wrócimy do niej, ale wcale nie tak trudno, nie, bo jak to wszystko dookoła, a to chyba już niedługo, się zawali i zaczniemy budować od początku, to zawsze po wielkich kataklizmach, wielkich wstrząsach, wielkich kryzysach, wielkich wojnach wraca ta jedność taka podstawowa, prawda, bo ona się zawsze pojawia w obliczu zagrożenia. Ale w Kanadzie była tam pewna myśl i trzeba się zastanowić, czy to, że Polska tak bardzo ceniła wolność i realizowała wolność, czy to było powodem naszego upadku, bo tak się mówi, prawda, że ta wolność spowodowała ten upadek. Na przykład tylko Rejtan, przepraszam bardzo, no kasus Rejtana był taki, że on weto dał w imieniu całej Polski, narodu. Nie, tak, to o tym mówi profesor Kowalski tu z Poznania, prawda, w swojej Encyklopedii Staropolskiej podaje dwa przykłady, gdzie brak weta by zniszczył Polskę, że to weto miało głęboki sens, prawda, że ono ratowało Polskę w pewnych ciężkich momentach. Natomiast problem polegał na tym, że możemy zadać takie pytanie, bo ja chodziłem do komunistycznej szkoły, prawda? I w komunistycznej szkole mnie uczyli, że klęska 1939 roku to była z powodu słabości, błędów i demoralizacji sanacji. No i teraz jest pytanie, czy gdyby w okresie międzywojennym rządzili jacyś święci Polską, to czy Niemcy i Rosja nie napadliby na Polskę i nie stałoby się to samo, co stało? Stałoby się to samo. Nie mieliśmy żadnej szansy. Żadnej. I ja myślę, że w XVIII wieku też nie mieliśmy żadnej szansy. Tak naprawdę. Oczywiście było dużo demoralizacji, było dużo błędów i tak dalej, ale nie powodem było nasze prawo czy nasze wady, tylko głównym był jakby spisek, tak jak Rosja, no bo największy przeciwnik spisku nie może powiedzieć, nie było spisków przeciwko Polsce w 1939. Był spisek, prawda? I w XVIII wieku tak samo był spisek, znaczy więcej nawet. Więc to jest jakby jedna rzecz, że my mamy na czym budować, bo ja nie mówię, że mamy zaraz odtwarzać to, co było w pierwszej Rzeczpospolitej, na żywca, nie, gdzieś tam w przyszłości. Tylko chodzi o to, że mamy pewną swoją kulturę wolności, swoją wizję życia i ją realizować, a nie realizować, bo realizowanie jakiejś wizji amerykańskiej, niemieckiej czy jakiejś innej jest utratą wolności. I teraz wracamy do 89, bo nam wbito głowy wszystkim, mnie również w swoim czasie wbito w głowy, że Polska była jakimś liderem, prawda? Że solidarność, że tego, że myśmy dali przykład, że zaczęliśmy jakiś proces rozpadu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, zobaczmy, że na pewno byliśmy w najlepszej sytuacji, prawda? Znaczy mieliśmy w 80 roku solidarność, ale mieliśmy coś takiego, czego nie miał nikt w żadnym kraju socjalistycznym,
sprawdzam czas, bo tu siebie widzę, że mieliśmy rolnictwo indywidualne, prawda? Tego rolnictwa nie miał nikt i mieliśmy kościół, prawda? Mieliśmy kościół w zasadzie nienaruszony, bo to, co robili, znaczy w Polsce wymordowano sporo zakonników, zakonnic, kapłanów i robiono różne rzeczy przeciwko kościołowi, ale w sumie ten kościół przetrwał nienaruszony, prawda? Nienaruszony, znaczy były parafie, byli biskupi, były seminaria duchowne, były klasztory, zakony, prawda? Przecież w Czechosłowacji przez cały okres trwania komuny do samego końca były obozy koncentracyjne, w których trzymano zakonników i zakonnice, prawda? Żeby one nie wyszły w świat. I tak to się nazywało, obozy koncentracyjne. Także wszędzie prześladowano. Myśmy w 89 mieli silny kościół, silne rolnictwo, i jeszcze mieliśmy silny mały biznes, prawda? Bo mieliśmy to, czego nie mieli Węgrzy, Czesi, Słowacy, Bułgarzy, Rumuni i tak dalej. Czyli mieliśmy tak zwanych badylarzy, prawda? I mieliśmy masę rzemieślników, którzy robili różne rzeczy. I był taki czas w stanie wojennym, ja pamiętam, że w zasadzie wszystko mieliśmy od polskich rzemieślników, prawda? Bo nawet części samochodowe to były, oni to robili. Ja pamiętam, taki był moment, to był końcówka, druga połowa lat 80., że w Polsce hodowano pod folią winogrona, cytryny, pomarańcze. I pamiętam, jak byłem na rekolekcjach w takim domu rekolekcyjnym i rolnik nas zaprosił i powiedział: zasadziłem tu drzewa cytrynowe, zobaczcie ile cytryny, ale ktoś mnie, coś tu jakiś błąd, bo te cytryny, takie wielkie te cytryny były, i on mówi, one nie są w ogóle kwaśne. I mówi, nikt ich nie chce kupić, weźcie sobie te cytryny. I wszyscy brali całe siaty tych cytryn, prawda, on chciał dać to pobożnym. I myśmy to wszystko mieli, prawda? Tylko pytanie jest, dlaczego myśmy to wszystko mieli, bo są różne opowieści, że polski kościół był wyjątkowo silny, że polscy chłopi, że myśmy mieli żywić Rosję, że prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, on to załatwił. Nie, przecież nic z tego, jakby chcieli, by z nas, nam zabrali rolnictwo i zniszczyli kościół, za samego Stalina, prawda? Dla Stalina nie było żadnych ograniczeń, również ograniczeń typu wyżywienie, prawda? Jak on likwidował rolnictwo, to ludzie umierali z głodu i jego to nie obchodziło, umarło 5 milionów i dalej go to nie obchodziło. Na nas uratowali, teraz to jakby ta świadomość do nas dochodzi, żołnierze niezłomni, prawda? W Polsce było wielkie narodowe antykomunistyczne powstanie, które objęło 500 000 ludzi, które trwało od 1944 roku do 1964 roku, prawda? Ostatni żołnierz niezłomny został osaczony w 1964 i zginął w walce w 1964, prawda? Słucham? Listopad 1963. No to tak. I to znaczy byli późniejsi jeszcze żołnierze niezłomni, ja się o nich upominam, bracia Kowalczykowie w Opolu i ludzie księdza Zycha, ta podziemna armia, jakoś to miało tą swoją nazwę. I ci żołnierze niezłomni, znaczy 200 tysięcy ludzi zamknięto, wywieziono na Sybir, tysiące ludzi zabito w walce, tysiące ludzi poszło, dostało kary śmierci. I komuniści, Rosjanie się tego bali. Bali się tego panicznie cały czas, bali się do końca. Bali się, że to wróci, prawda? I Rosja carska zawsze tak robiła po kolejnych powstaniach w Polsce, że pierwsza rzecz to chłopom ziemię dawała, prawda, polskim, żeby oni nie brali udziału w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, więc tu rozdawali, też jakby w końcu rozdali tą ziemię chłopom i przystopowali z kościołem. I teraz zobaczmy, ja mottem tej książki uczyniłem, znaczy tu są trzy motta, ale takim zasadniczym mottem jest wypowiedź kapitana Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego, jednego z wielkich żołnierzy niezłomnych. I on to powiedział w latach 40.
Ale to, co on powiedział, ja uznałem, że to jest do dzisiaj jakby aktualne. Darowano nam Polskę i ustanowiono rządy nad nią, jakbyśmy byli narodem żebraków. Dokonano najhaniebniejszej w dziejach profanacji. Utworzono sztuczną, jakby w naszych sercach nie żyła prawdziwa, Polskę, która jest usankcjonowaniem wszelkiej podłości, zła i zdrady. No i teraz, co by powiedzieć, znaczy żołnierze niezłomni walczyli do końca. Prawda? I im zawdzięczamy Polskę w punkcie zero w 89, że myśmy mieli duże szanse. I co oni by powiedzieli na to, co się stało w 89, prawda? Powiedzieliby zdrada, zdrada. Znaczy ci, którzy ich mordowali, zabijali ich strzałami w tył głowy, prawda? Nękali ich rodziny, zabijali ich rodziny. Ci zdrajcy, wrogowie Polski, z nimi się następcy żołnierzy niezłomnych dogadali, prawda? I wracamy do tego momentu, że mówiło się, że Polska była pierwsza. Tylko to jest nieprawda. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład rok 91, to w roku 91 Czechy, Słowacja, Węgry, nawet Bułgaria miały parlament wolny, swój własny, gdzie byli komuniści, mieli góra do 10% posłów, znaczy tak zwana socjaldemokracja, i mieli własnego prezydenta, wybranego przez siebie, prawda? A myśmy mieli Jaruzelskiego jako prezydenta i mieliśmy Sejm kontraktowy, prawda? Czyli byliśmy w ogonie, prawda? Natomiast okrągły stół i pierwszy ten Sejm i wybory prezydenta przez Sejm kontraktowy, prawda, 4 czerwca 89, one były pierwsze, prawda? Jeszcze wtedy nic się nie działo w tych krajach, tylko że zobaczmy, myśmy dali zły przykład tym krajom, bo daliśmy przykład, że można się dogadać z komunistami, podzielić z nimi władzą i dać im prezydenturę i oni tego przykładu nie podjęli. Na Węgrzech był też okrągły stół i na Węgrzech okrągły stół ustalił, że wybory do parlamentu będą w pełni wolne, a prezydent zostanie wybrany przez ten Sejm, wolny Sejm. I ludzie wyszli, miliony ludzi wyszły na ulicę i powiedziały, nie, wybory prezydenckie mają być bezpośrednie. I się wycofali i były bezpośrednie. No i niektórzy dzisiaj, bo ja teraz poprzeglądałem, co dzisiaj piszą różni, prawda? No to czy ze strony Kościoła, czy ze strony opozycji, że oni mówią z tamtego punktu widzenia, no to myśmy nie mogli tego widzieć, to jest błąd historyczny, bo z dzisiejszego punktu widzenia to widać. Nieprawda, z tamtego punktu widzenia to było widać, bo Rosja się rozpadała. Ewidentnie i prawda historyczna już wtedy była taka, że wystarczy usiąść i napić się herbaty, a komuna sama upadnie. Tam nikt, w żadnym kraju by nie została komuna. Natomiast myśmy, ci, których ja nazwałem ciurami, prawda, dogadywali się w Magdalence, a później przy okrągłym stole, ale społeczeństwo nie reagowało. Prawda? Społeczeństwo nie wiedziało. Wiedziało, że rozmawiają z komunistami. Ale prawda? Nie rozumiało tego. No ale właśnie, ale dlaczego nie rozumiano? Propaganda, to znaczy, propaganda, ale co legło u podstaw? Znaczy, tu był ten brak wolności. Znaczy, bo jak można, prawda? To tak jak to, co się stało z braćmi Kowalczykami, prawda? Że bracia Kowalczykowie wysadzili pustą aulę i zamierzali wysadzić pustą aulę, żeby nie dopuścić do haniebnego zdarzenia, jakim było wręczenie w Dzień Milicjanta odznaczeń i premii milicjantom i funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, którzy zabijali robotników na wybrzeżu. Prawda? I ci bracia Kowalczykowie przesiedzieli po 8-9 lat w więzieniu i do dzisiaj są uznawani za przestępców. Prawda? I Lech Wałęsa jako prezydent Polski wymazał, znaczy nakazał wymazanie
tam z tych ksiąg jakichś, tego rejestru, temu bratu, który był pracownikiem akademickim, żeby on mógł się zatrudnić na uczelni, ale dalej oni figurowali jako przestępcy. Nigdy nie było kasacji wyroku. I Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości w ostatnim miesiącu swoich rządów za AWS-u wystąpił o kasację i w tym dokumencie był taki błąd formalny, który spowodował, że niemożliwa już była kasacja. Natomiast najbardziej przerażające w tym dokumencie było uzasadnienie wyroku, prawda, że uzasadnienie kasacji. Że ci ludzie nie odpowiadali za swój czyn, ponieważ byli patologicznymi piromanami i aspołecznymi typami, prawda? I później Lech Kaczyński się tłumaczył, że to nie on napisał, tylko urzędnik z ministerstwa, a on nie miał czasu i się pod tym podpisał, prawda? No i takie tłumaczenie przyjęto. Jeśli można, to jeszcze dwa uczelni obecne w okolicy, tam gdzie miałaby tablicę, gdyby zabroniły, żeby tą tablicę tam umieścić na ścianie frontowej Polskiej. Znaczy jedyna tablica jest na bramie stoczni, gdzie umieścił... Tak. Ja też mówię o Kowalczykach, że na bramie stoczni jest ich tablica, którą umieściła Anna Walentynowicz i Gwiazdowie. I teraz, znaczy zobaczmy jeszcze jakby jedną rzecz, bo znaczy to już jest historia, no jest zdumiewające, że to tak szybko wszystko poleciało, nie? Że to już jest historia, że jak się zachował Kościół, da? Bo ja zadałem takie pytanie, jak się powinien zachować Kościół, prawda? Bo zabrakło prymasa Wyszyńskiego, i oni się powoływali na prymasa Wyszyńskiego, tylko że prymas Wyszyński rozmawiał z komunistami w momencie, kiedy Kościół funkcjonował w środku totalitarnego państwa, nienaruszalnego totalitarnego państwa. Da? Natomiast w 88 zwykły człowiek taki z ulicy mógł nie wiedzieć, co się dzieje, natomiast światli ludzie wiedzieli, że to się wszystko rozsypuje, prawda? I że tego za dwa lata ślad po tym wszelki. Zaginie, przecież Rosja się sypała. I co powinien zrobić Kościół? No i teraz jakby odpowiedź jest oczywista, no bo już się pojawiała sytuacja swobody, to jeszcze nie wolności. Kościół miał encyklikę o bezbożnym komunizmie i należało przypomnieć tę encyklikę, prawda? Czyli to, co powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko w tych swoich wspomnieniach. On tam po rozmowie, znaczy jego służba bezpieczeństwa chciała wezwać i nie mogli go wezwać. I w końcu wezwał go biskup Dąbrowski i wręczył mu wezwanie służby bezpieczeństwa, prawda? I stamtąd wyszedł ksiądz Popiełuszko, wyszedł i zapisał w tych swoich zapiskach, ksiądz arcybiskup zapomniał, że z diabłem się nie paktuje. Dokładnie. Później zresztą powiedział, jak go prymas zaczepił głęb, to napisał, tak mnie nie potraktował żaden esbek. Nie. Czyli tak, Kościół mógł przypomnieć encyklikę o bezbożnym komunizmie, czyli jaka jest nasza, jak powinniśmy się odnosić do komunizmu, z złem się nie paktuje, żołnierze niezłomni ginęli. Myśmy tu nie musieli ginąć, ale jednak wolność trzeba sobie zapracować na wolność, prawda? I co jest napisane w encyklice o bezbożnym komunizmie, która w Polsce była zakazana za PRL-u? Prawda? Jest napisane tak, że liberalizm to jest przerażający ustrój, niesprawiedliwy, zabierający wolność, zniewalający całe narody, ale nie wolno liberalizmem walczyć za pomocą komunizmu, bo komunizm jest jeszcze gorszym ustrojem, prawda? Czyli to, co napisał prymas Wyszyński w swoim testamencie, a co później na początku lat 90. przez dwa lata było wydawane w formie ocenzurowanej, znaczy ocenzurował to biskup pomocniczy warszawski, napisał, że zawsze były dwa niebezpieczeństwa dla nas, komunizm i liberalizm, prawda?
czyli Kościół, a w okresie międzywojennym, bo w okresie międzywojennym była taka grupa naukowa, na którą się często powołuje, która pracowała w oparciu o wyniki pracy tej grupy naukowej, ja napisałem tą książkę Przyszły ustrój Polski, no i ona pokazywała, że liberalizm i komunizm to jest to samo, nie? To znaczy ta sama koncepcja człowieka i w punkcie dojścia kończy się na tym samym, to znaczy komunizm to są wielkie państwowe koncerny, a liberalizm się kończy wielkimi koncernami ponadnarodowymi, które są silniejsze niż państwa i które jakby wchłaniają te państwa, w jakimś sensie też są państwowe, prawda? Czyli wygląda to dokładnie tak samo. I teraz zobaczmy, że był program, który jak dzisiaj wiemy, zniszczenia Polski, program Saksa, Sorosza, Balcerowicza, takie nazwiska można wymieniać. I kto uchwalał i zatwierdzał realizację tego programu, który można określić Balcerowicza superliberalnym, prawda? Uchwalił go Sejm Kontraktowy, podpisał go generał Jaruzelski jako prezydent Polski, prawda? Czyli to wszystko, co później się stało i co do dzisiaj jakby się dzieje, no było ich tworem, prawda? Ale było ich tworem dlatego, że Kościół, społeczeństwo i elity nie zareagowały. Znaczy elity nas zdradziły, społeczeństwo było jakby z tą mentalnością niewolniczą, nie potrafiło jeszcze uwierzyć, że można być wolnym, że można mieć sny, że można mieć marzenia, że można żyć po polsku, że to nie musi być po niemiecku, że to nie musi być po amerykańsku. Znaczy nie sięgnęli po wolność, prawda? Bo znaczy społeczeństwo dało sygnał. Bo zauważmy, i elity też dały sygnał, bo zauważmy, co się stało. 4 czerwca ludzie poszli na wybory i wybrali wszystkich reprezentantów Solidarności i przeszło do Sejmu tylko 8 z tych 65%. Prawda? Reszta nie przeszła. Wybory zostały powtórzone 18 czerwca i ci, co usiedli przy okrągłym stole ze strony opozycyjnej, powinni powiedzieć: okrągły stół jest nieważny, bo naród zagłosował inaczej, naród was nie chce. Prawda? Ta niby opozycja powiedziała: głosujcie, idźcie i głosujcie na lepszych komunistów, prawda? I w tych drugich wyborach dobrano komunistów. I później posłowie zareagowali tak samo, prawda? Bo był kontraktowy Sejm i komuniści byli pewni, że ten Sejm wybierze Jaruzelskiego na prezydenta. On nie wybrał Jaruzelskiego na prezydenta, prawda? Zabrakło głosów. I wtedy przedstawiciele opozycji sami, bo po prostu posłowie komunistyczni nie głosowali na Jaruzelskiego, prawda? I posłowie OKP głosowali za Jaruzelskim, żeby on przeszedł. Dzisiaj wiemy, bo to w zeszłym roku chyba ta informacja wypłynęła, że w Sejmie siedział ambasador amerykański i mówił posłom opozycji: głosujcie na Jaruzelskiego. I dlatego zagłosowali. Oni teraz się tak tłumaczą, że dlatego zagłosowali na Jaruzelskiego, prawda? Bo dzisiaj wiemy, że Jaruzelski się wcześniej spotkał z tym. Nie. Mi chodzi o to, że się spotkał nie z Rothschildem, z Rockefellerem. Z Rockefellerem, prawda? W tym centrum Rockefellera i przed tym okrągłym stołem. Prawda? Czyli myśmy zaprzeczyli, byliśmy w ogonie i zaprzeczaliśmy tej wolności cały czas, ją jakby przekreślając. Nie mieliśmy elit, nikt nam nie powiedział i niestety, ale Kościół nas opuścił, prawda? Kościół, który był zawsze z narodem. I jeszcze najbardziej bolesne w tym opuszczeniu Kościoła, bo tak, przedstawiciele Kościoła byli cały czas na wszystkich tajnych rozmowach w Magdalence. Na jednej chyba kogoś nie było, to Kiszczak przesyłał do Kościoła kasety wideo. Na wszystkich spotkaniach okrągłego stołu i oprócz komisji, prawda? I ostatnie spotkanie Magdalenki, które było w przeddzień ogłoszenia, podpisania umów okrągłego stołu, to tam tylko nie było nikogo z Kościoła, bo tam był tylko Kuroń, Michnik, Mazowiecki, Kiszczak, chyba tylko we czterech. Złam? I Kościół ogłaszał, że oni się nie mieszają, że oni są tylko obserwatorami. No ale sam fakt, że byli na tych wszystkich spotkaniach i teraz zobaczmy, co się wtedy tak naprawdę stało.
We wrześniu 1988 powstał pomysł, znaczy Kiszczak zgłosił, zaproponował okrągły stół, czy Wałęsa, obojętne. We wrześniu w każdym razie 1988 i równolegle zaczęły się spotkania Rady Stałej, prawda? To znaczy tej Rady Komunistyczno-Kościelnej. I podczas tych spotkań Rady powstały trzy projekty ustaw. Ustawa o stosunku państwa do kościoła, ustawa o wolności religijnej i ustawa o emeryturach kościelnych. I te trzy projekty ustaw zostały przegłosowane przez ostatni Sejm Komunistyczny, prawda, i obowiązują do dzisiaj. Bo ustawa o stosunku państwa do kościoła była idealna, znaczy z punktu widzenia kościoła, znaczy kościół wynegocjował sobie przy drugim okrągłym stole super ustawy, płacąc za to zgodą na Magdalenkę i na okrągły stół i przyjmując do wiadomości jedną rzecz. No bo pytanie, przepraszam za użycie słowa, po cholerę Kościół rozmawiał z komunistami, kiedy wiedział, że komuniści niedługo przestaną rządzić. Wiedział, musiał zakładać i musiał później o to walczyć, że ustawy ogłoszone przez komunistów będą obowiązywały po wieki wieków. Czyli Kościół zakładał, że nowa Polska będzie kontynuacją PRL-u, prawda? Natomiast PRL nie był państwem polskim, prawda? To była ruska republika, która nosiła zewnętrzne znamiona samodzielnego państwa, tak. I teraz wszystko, co później się działo, bo zobaczmy, ja to wyliczyłem. Mamy wolność, w cudzysłowie, od 89, 99, 2009, 27 lat. I ja to wyliczyłem dokładnie. I teraz zapomniałem, zaraz to znajdę. No nie będę chyba tracił czasu. Nie, mam. Komuniści rządzili w Polsce przez 12 lat. Z tego, prawda? Czyli były rządy Pawlaka, Oleksego, Cimoszewicza, Millera, Belki, no i prezydentura Kwaśniewskiego 10 lat. Prawda? 10 lat rządzili komuniści w wolnej Polsce. 8 lat rządziło PO, prawda? I prawie 2 lata Sejm Kontraktowy, to jeszcze kolejne te. Przez jakiś czas Unia Wolności. Myśmy w ogóle w Polsce nie rządzili po 89, nie? No, ale ile to było? No parę miesięcy, no. Znaczy nawet jeżeli policzymy rządy, gdzie był premierem Jarosław Kaczyński, to ile tego jest? W sumie, prawda? Czyli myśmy tej wolności nie dostali, nie wywalczyli i jej nie mamy. Natomiast traciliśmy ją coraz bardziej, prawda? Traciliśmy, bo zabrali nam gospodarkę, bo zabrali nam pieniądze, prawda? Najbardziej jakby tutaj, znaczy, że to, co się działo w Polsce, co się dzieje do dzisiaj po 89, to jest dokładnie to, co działo się w PRL-u, prawda? Dlatego, że uchwaliliśmy konstytucję, prawda? Ta konstytucja jest bardzo zła. Ale w tej konstytucji zostało zapisane, że Narodowy Bank Polski ma wyłączność na emisję polskiego pieniądza. I to nigdy nie zostało zrealizowane, prawda? Bo 4 miesiące przed uchwaleniem konstytucji została przez Sejm uchwalona ustawa o Narodowym Banku Polskim i w tej ustawie w artykule 4 jest napisane: Narodowy Bank Polski ma wyłączność na emisję znaków pieniężnych, to znaczy banknotów i monet, ale nie pieniądza elektronicznego, bo w konstytucji jest napisane pieniądza. A pieniądz to oznacza każdą formę pieniądza, każdy prawnik to powie, prawda? Czyli pieniądz to jest pieniądz elektroniczny, papierowy, metalowy. Znaki pieniężne są papierowe i metalowe.
Prawda? Czyli myśmy wtedy, pod koniec lat 90. utracili w ogóle złotówkę. I co jest sprzeczne z konstytucją, prawda? I w 2014 roku Narodowy Bank Polski podał ostatnie dane. I te ostatnie dane są takie, że pieniądze papierowe i metalowe stanowią 14% pieniędzy na rynku. Czyli państwo polskie wyemitowało 14% pieniędzy, a 86% pieniędzy wyemitowały banki, które wyemitowały te pieniądze wyłącznie poprzez kredyty. Na pieniądza nie było na rynku, oni nam sprzedali ten pieniądz obywatelom i państwu za podwójne pieniądze, prawda? Znaczy, lichwa, to co, na co Kościół powinien zareagować, bo Kościół zawsze głosił, że lichwa jest największym grzechem przeciwko naturze, obok grzechu matkobójstwa, homoseksualizmu, bo to są grzechy przeciwko naturze, prawda? Bo pieniądz nie rodzi pieniądza, pieniądz jest, jest martwy. I Kościół zawsze mówił, że lichwa jest największym możliwym grzechem, dlatego że jak jest grzech, to człowiek idzie do spowiedzi, spowiada się z tego grzechu i wtedy ksiądz mówi, wiesz, kiedy dostaniesz odpuszczenie grzechów. Wiem, jak zadośćuczynię, prawda? Czyli lichwiarz, żeby dostał rozgrzeszenie, musi zadośćuczynić, czyli musi oddać pieniądze, które ukradł. A on tych pieniędzy nigdy nie oddaje. W związku z tym skazuje się na potępienie wieczne. Prawda? I kiedyś bankierzy mieli taką świadomość, znaczy ci, którzy stosowali lichwę. Natomiast tutaj, znaczy nie musimy, znaczy powiedzmy w odniesieniu do frankowiczów nie mamy żadnych wątpliwości, prawda, że to jest lichwa, ale gdzie indziej też nie mamy takich wątpliwości, więc tutaj Kościół nie reagował. Wczoraj w dzienniku podali, że odzyskaliśmy PKO SA. To nie jest do końca i wyszło, pokazali takie kółko, że już 50% banków jest nasze. Znaczy to nie jest do końca prawda, bo pamiętajmy o tym, że PKO BP nazywał się kiedyś Polska Kasa Oszczędności Bank Państwowy, a teraz się nazywa PKO Bank Polski. Nie nazywa się państwowy, ponieważ ci, którzy podawali w dzienniku telewizyjnym tą informację, zakładali, że bankiem polskim jest ten, w którym Polacy mają, państwo polskie czy Polacy mają udziału w 51%. Ale 49% należy, i to samo jest przy tamtym banku, do kogo innego. Poza tym, jeżeli są prywatni polscy udziałowcy, to niekoniecznie oni są udziałowcami. To znaczy mogą być to słupy i często są to słupy. No ale w każdym razie w perspektywie pieniądza jesteśmy zniewoleni i to przy złamaniu konstytucji. Taka zła konstytucja i jeszcze złamana. To tak jak dekret, wydał dekret Bieruta swój własny, prawda? A później go zaraz łamał. Nie? Ostatnio zwrócono jeszcze uwagę na jedno, że my nie mamy wolności politycznej, prawda? Dlatego, że dla tych Polaków kiedyś to taka sytuacja, w której powiedzmy rządzi PO, które, czy rządzi PiS, obojętne, które, na które głosowało 30% z 50%, prawda? To jest sytuacja jakby, no, że jakaś mniejszość narzuca większości, z tym, że w tej złej konstytucji jest zapisane tak. Poseł reprezentuje wyłącznie naród, nie reprezentuje wyborców. Prawda? I jest to akurat dobry zapis. Prawda? Znaczy, my wybieramy posła, a on nie reprezentuje naszego widzimisię, tylko według sumienia reprezentuje dobro narodu, dobro państwa. Tylko co wynika z tego zapisu? Że całkowicie sprzeczna z konstytucją jest dyscyplina głosowania, prawda? Ta wyznaczana przez kluby. Bo jeżeli jest dyscyplina, to poseł nie reprezentuje narodu, tylko reprezentuje klub, to znaczy nie reprezentuje klubu, tylko partię, to znaczy nie reprezentuje partii, tylko reprezentuje kierownictwo partii, prawda? Czyli nie rządzi naród i nie interesy narodu, tylko, czyli... Prezesa, czy... Bo
kara za złamanie dyscypliny, i to od wielu lat już się porusza, to ciągle wraca, że to jest złamanie konstytucji i nikt na to nie reaguje, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. Znaczy zobaczmy z tym Trybunałem Konstytucyjnym. Kto był twórcą Trybunału Konstytucyjnego? Jaruzelski. I teraz, jeżeli śledzimy, bo co Polska zrobiła strasznego jeszcze po 89, że Trybunały Konstytucyjne, jak Jaruzelski wymyślił Trybunał Konstytucyjny, to w tym samym czasie powstały Trybunały Konstytucyjne na Węgrzech, w Bułgarii, w Czechach. To nie było tak, znaczy to prawdopodobnie nie on wymyślił, tylko ktoś w Moskwie wymyślił, nie? Albo jakiś mason wymyślił. W każdym razie pierwsze ustawy w Czechach, pierwsze ustawy na Węgrzech, pierwsze ustawy w Bułgarii, to były ustawy o całkowitej dekomunizacji, prawda? Czyli nie mogło być tak, że ludzie, którzy cierpieli w PRL-u, pracy nie mogli znaleźć, pracowali za psie pieniądze, później dalej pracowali za psie pieniądze albo mieli emerytury 5 zł, a ci mordercy zajmowali kierownicze stanowiska albo mieli emerytury, jeszcze do dzisiaj mają, jak się dowiadujemy, prawda, 20 tysięcy złotych. I czy 10 tysięcy złotych, czy 6 tysięcy złotych. Więc Czesi wydali ustawy dekomunizacyjne, Węgrzy wydali, Bułgarzy wydali, Sejm jednogłośnie wydawał ustawę dekomunizacyjną. I co było? Trybunał Konstytucyjny mówił, że to niezgodne z konstytucją i w żadnym państwie nie udawało się tego do końca wprowadzić, prawda? Wprowadzano tylko częściowo, z opóźnieniem, prawda? W Czechach się tam udało, ale po iluś latach, w Bułgarii jeszcze się z tym szarpali na początku XXI wieku. U nas nigdy nie było w ogóle żadnej ustawy dekomunizacyjnej, takiej propozycji, projektu, znaczy projekty może były, ale nie było głosowania takiego skutecznego nad tą ustawą, prawda? Czyli jeszcze dodatkowo ten brak wolności, no bo i sprawiedliwości, starzy komuniści dalej mieli władzę, przejęli jeszcze gospodarkę, uwłaszczyli się i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, znaczy gdzie się nie ruszymy, czego nie dotkniemy, to ta nasza wolność jest ograniczana, prawda? To tak jak mówią, ja no, kiedyś już o tym mówiłem, że jak byłem na spotkaniu takich przedsiębiorców, Związek tam Dolnośląski, i jeden z nich wyszedł i mówi, znaczy do mnie skierował te słowa, bo ci pozostali tam wiedzieli, bo ja miałem do nich mówić. Mówi, w naszym stowarzyszeniu są sami po 50. Nie? Mówi, bo w normalnym kraju, w wolnym kraju, młody człowiek po szkole, no to jest człowiek z marzeniami. To on mówi, ja będę miał firmę, ja będę miał restaurację, ja będę miał 3 restauracje, ja będę miał hotel. A w Polsce, mówi, młody człowiek nawet nie próbuje, mówi, ja chcę w koncernie pracować, ja chcę u Volkswagena, ja chcę w Coca-Coli, prawda? Znaczy, nie ma już jakby tego nawet marzenia, prawda? Które jest tak charakterystyczne dla młodych, że młody to powinien być ktoś taki, kto myśli, że on góry przeniesie, że on świat zmieni, że on będzie kimś, nie? A nie od razu zakłada, że ja będę przynieść, wynieść, pozamiatał i to jeszcze jest dla mnie szczęście i radość. No więc jakby nie ma, jak też kiedyś o tym mówiłem, pojechałem do Berlina i dla Polonii miałem taki wykład w parafii, to tam ogłosili, dlaczego w Niemczech nie ma dobrobytu i ludzie przychodzili po mszy, bo to była powtórka jakby z poprzedniej niedzieli ogłaszania, że wieczorem ten wykład i wiedzieli, że ja jestem na tej mszy i przychodzili do mnie oburzeni, że jak ja mogę tak twierdzić, że w Niemczech nie ma dobrobytu, przecież w Niemczech jest właśnie dobrobyt, nie? Albo przychodzili tacy przerażeni, mówią, pan wie o jakimś kryzysie, coś tam, a Polacy mówili przed wojną, zawsze to powtarzali, podstawowym elementem dobrobytu materialnego jest wolny czas. Jeżeli nie ma wolnego czasu, nie ma dobrobytu. No to pytanie, Polacy są najwięcej pracującymi ludźmi w Europie. My harujemy od świtu do nocy, jedni harują, żeby przeżyć, drudzy harują, żeby jeszcze więcej zarobić, ale tego podstawowego elementu wolności, bo to nie jest tylko element dobrobytu, element wolności, bo jeżeli ja nie mam czasu, którym dysponuję, jeżeli ja nie mam czasu dla swoich dzieci w ogóle, to nie mam wolności. Feliks Konieczny mówił, że
wolność się zaczyna wtedy, kiedy są oszczędności, znaczy w perspektywie materialnej, prawda? Bo jak ja mam oszczędzone, powiedzmy na dzisiejsze czasy, mam oszczędzone 200 tysięcy, powiedzmy nie, na starość, 500 000, nie? Ale nie, w ciągu życia, powiedzmy, mam 40 lat i mam oszczędzone 200 tysięcy. Jeszcze w sztabkach złotych na przykład, prawda? No to ja mogę się postawić szefowi, ja jestem spokojny, ja nie, znaczy zasypiam spokojnie i budzę się spokojnie, prawda? Jestem wolnym człowiekiem. Natomiast jeżeli mam 200 tysięcy długu, no to w ten sposób, znaczy zauważmy, że w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, wszędzie tam, gdzie było niewolnictwo, większość niewolników stawała się niewolnikami przez to, że nie mogli spłacić długów. To nie byli niewolnicy zdobyci na wojnie, tylko ci, którzy nie mogli spłacić długów. No to my jesteśmy zadłużeni jako obywatele, zadłużenie jest państwo polskie i ten dług wzrasta, wzrasta i teraz też wzrasta, prawda? Każdego dnia wzrasta. I kończąc, no właśnie, ewidentnie zbliża się nowa szansa, znaczy Rosja się będzie osłabiać, Niemcy się będą osłabiać, wszyscy się będą osłabiać, będzie wielki krach, że nie wiadomo co będzie, ale co jeszcze będzie, prawda? Bo, no nie, nie wiadomo, to tylko jeden Bóg wie co będzie, prawda? Natomiast ja powiem... To powiedział jednej rzeczy o tej konstytucji Kwaśniewskiego, w cudzysłowie mówiąc. Zawsze jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W rozdziale 10, artykuł 220 tej konstytucji jest przepis taki, że Narodowy Bank Polski nie wolno mu finansować deficytu budżetowego. My możemy jedynie finansować z obligacji, a to jest dalsza lichwa, albo zaciągając kredyt w bankach prywatnych, czyli w tych 86%, o których Pan mówił. I to jest cały klucz programu. Zgoda, to. Rothschild, Rockefeller, oczywiście Rothschild zainstalował na tereny Polski i Europy Wschodniej. Także to jest te wszystkie rzeczy, o których Pan tam mówi. Ale to jest sytuacja bez wyjścia, jeżeli ludzie nie zaczną artykułować tego, co jest najważniejsze. Znaczy wie Pan, zaraz Panu odpowiem, tylko dokończę, że bo dwie rzeczy chciałem na koniec powiedzieć. Znaczy jedną rzecz, że ewidentnie to wynika dla mnie z tego, co ja napisałem w poprzednich książkach, ale także z tego, co będzie zebrane w tej Masonerii Polskiej 2017. To już jest końcówka tego systemu, nie? I on się zawali i będzie szansa na to, żeby zacząć znowu budować jakby od początku, znaczy dla nas... Kto budował? Słucham? Bankierzy będą budować. Nie. Będzie, nie, ale zaraz. Będzie szansa dla nas na to, żebyśmy my zbudowali. Bankierzy nie będą mieli żadnej szansy, chyba że my się na to zgodzimy. Chyba że my się na to zgodzimy. Ale zaraz, powiedziałem, zaraz do Pana wypowiedzi się ustosunkuję, tylko chciałem powiedzieć te dwie rzeczy. Pierwsza ta, że zbliża się taki moment, jaki był w 1918. I drugie, że my na to potrzebujemy, że wychodzi na to, że co jest dla nas najważniejsze? Odrodzenie poczucia wolności. Prawda? Że uświadomienie sobie, że wolność jest podstawową wartością. Że jest podstawową wartością dla nas jako dla Polaków i jest podstawową wartością dla nas jako dla katolików. Kościół nam tego nie mówi, że wolność jest podstawowa w chrześcijaństwie. Prawda? Islamista przychodzi, przystawia pistolet do głowy i mówi, masz przejść na islam. I ja mówię, dobrze, przejdę na islam, bo chcę żyć. I dla niego już jest wszystko okej. Okay, nie? Nie ma tak w chrześcijaństwie. Prawda? Podstawą chrześcijaństwa jest wolność, to znaczy istotą chrześcijaństwa jest miłość, ale miłość może pojawić się tylko w wypadku wolnego człowieka. Prawda? Ksiądz, który pójdzie i zrobi wodę z mózgu komuś, prawda, go zmanipuluje i tamten będzie mówił, no to ja chcę się ochrzcić, to ja się chcę ochrzcić, to taki ksiądz nie będzie zadowolony. Prawda? To musi być wolny wybór. Wolny wybór. Na tym polega istota chrześcijaństwa, początek chrześcijaństwa, fundament chrześcijaństwa, prawda? Czyli my musimy mieć to odrodzenie, głód wolności, który zawsze stanowił o polskości, bo nie mając tego, nie mamy niczego. I teraz odnosząc się do tego, co Pan mówi, jasne, to ja o tym mówiłem i dzisiaj już o tym mówiłem wcześniej, że oni nas doją na wszystkie możliwe sposoby na tych dwóch paragrafach, ale
Nie tylko na wszystkich możliwych, bo to jest jeszcze dziesiątki innych sposobów, prawda? Tylko, że wie pan, doją nas dlatego, bo my się na to zgadzamy. To jest jedna rzecz. Ale co my mamy do gadania? No nie żartuje pan. Nie żartuje pan. To nie, żołnierze niezłomni walczyli w momencie, kiedy było, nie mieli szansy, wydawałoby się, ale ich walka nie była bez sensu, bo wywalczyli dla nas Kościół, wywalczyli dla nas rolnictwo, wywalczyli dla nas mały biznes. Czy my walczymy? Nie walczymy, więc nie mówi pan, że nie, bo nie można, bo jeżeli przyjmiemy postawę, że nie mamy żadnej szansy i niech ten złodziej nas okrada. No, do czego innego zmierzam. Tu nie chodzi o walkę tą taką tam fizyczną, czy nawet hybrydową w pełni, tylko żeby się skupić na tej części hybrydowej, na walce z złym pieniądzem. Bo to jest najważniejsza rzecz, to wszystko inne z marginesu. Nie zgodzę się z panem, dlatego oczywiście, że... Oczywiście mentalność, ta patriotyzm i tamte wartości i tak dalej, to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o... Ale to ja się z panem... Nie, ale to dlaczego powiedziałem nie zgodzę się z panem? Chodziło o dwie perspektywy, że po pierwsze, to nie jest tak, że chodzi tu tylko o pieniądz, bo to jest cała struktura, z której nie da się wyjąć kawałka, prawda? Znaczy wszystko jest złe, ale... I mi się wydaje, nie ma takiego problemu, bo ja podjąłem, tak się wypowiedziałem, że trzeba z tym walczyć. Nie ma co z tym walczyć, nawet, znaczy trzeba z tym walczyć, tylko że to się samo zawali. To się samo zawali. Już nawet najbardziej optymistyczni ekonomiści mówią, że góra do 25 to dotrwa. Prawda? Ten cały system, bo to jest przecież jeden wielki Amber Gold, prawda? Oni produkują pieniądze, które biorą znikąd, prawda? Bo nie dokończyłem tej myśli. Oni wczoraj, jakiś głupi dziennikarz powiedział, że nie, to nie był dziennikarz, to był specjalista. On powiedział w dzienniku telewizyjnym, tym można powiedzieć pisowskim, znaczy w pierwszym programie, powiedział, że to się chyba nie opłacało kupować bank PKO SA, bo państwo zamroziło tak wielkie pieniądze, a mogło te pieniądze wydać na inwestycje. Nie? No to ja się zapytałem, głupi czy naiwny? Bo państwo, jak uzyskuje bank, czyli instytucję, która ma prawo do produkowania pieniędzy z niczego, no to tym samym zyskuje na tym niewyobrażalne korzyści. Ale z tego właśnie nie mogło wydać, to jest najgorsze. To jest słuszne, że bank wykupili nawet z naszych pieniędzy ten PKO S. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast to nie poszło z pieniędzy emitowanych przez Bank Narodowy. Bank Zgoda, nie poszło, tylko chodzi powinno o to... Powinno być możliwe, że nawet nasz bank powinien, tak jak Rezerwa Federalna, mieć możliwość... Zgoda, no ale konstytucja tu zabrania, tylko że, wie pan, chodzi o to, że jak oni kupili ten bank, to teraz, to co oni kupili? Oni kupili maszynkę do produkowania pieniędzy. Bo ten bank ma prawo do produkowania pieniędzy. Narodowy Bank Polski nie ma prawa, a oni mają bank PKO. Ale bezpośrednio nie mają, bo oni nie drukują pieniędzy. Jak nie drukują? W banku mają udział ci, którzy mogą drukować. Nie. Każdy bank w Polsce ma prawo do emisji pieniądza. Do emisji tak, ale nie do drukowania. No nie, ale to jest pieniądz elektroniczny. Pieniądza papierowego, jak mówiliśmy, jest 14% na rynku, prawda? Więc to... Znaczy, to jest też zagrożenie straszne dla naszej tej, bo wystarczy, że ktoś wyłączy serwery i nie ma pieniędzy, prawda? Bo już nie mówiąc o tym, że fałszowanie pieniędzy papierowych jest wręcz niemożliwe, bo się dojdzie po numerach, a fałszowanie pieniędzy... Ja mam syna, który pracuje w banku, najstarszego, i go zapytałem, mówię, odpowiedz mi na pytanie, czy można sfałszować pieniądz elektroniczny? On mówi, nie można. Też. A ja mówię, no zastanów się. No on mówi, nie można, dlatego że będziemy, bo on często wykonuje taką pracę, że ktoś przychodzi do banku i chce kredytu i on zaczyna sprawdzać tą firmę. No i się okazuje, że ta firma została wypączkowana przez inną firmę, tamta przez inną, tak gdzieś dociera na jakiś Cypr, prawda? I się okazuje, że ta firma wcale nie ma pieniędzy, prawda, i nie dostaje kredytu. Ale syn mówi... No tak, ja mówię tak, on mówi, będziemy sprawdzali, skąd ten pieniądz elektroniczny się wziął i w pewnym momencie stwierdzimy, że on został sfałszowany. Ja mówię, no tak, ale jak to stwierdzicie, jeżeli operacja została wykonana przez komputery 3 razy dookoła kuli ziemskiej? Prawda? On mówi, nie, no sprawdzimy to, no ale to 5 lat potrwa, prawda? Czyli
Czyli ten pieniądz elektroniczny nie jest do tego. Nie jest do złapania. Ci fałszerze, ci złodzieje nie są do złapania. Natomiast jest jeszcze jeden jakby problem, prawda, że ktoś wczoraj w telewizji powinien powiedzieć jakby rzecz oczywistą. I to trzeba będzie powiedzieć, prawda, że zobaczcie, znowu zrobili z nas idiotów. Sprzedaliśmy im bank za 100 tysięcy złotych, a teraz odkupiliśmy ten sam bank za 26 miliardów i na dodatek nie wiadomo, bo fachowcy przestrzegali, ja pamiętam, jak PiS zgłosił projekt, znaczy projekt, powiedział, że będzie prywatyzował banki, to jakiś ekonomista powiedział, nie róbcie tego. Zakładajcie nowe banki, zamiast kupować stare, bo jak kupicie bank, to się później może okazać, że ten bank ma takie długi, że wy się do końca nie wypłacicie, prawda? Teoretycznie papiery mogą różnie wyglądać, ale oni potrafią tak to zachachmęcić, prawda, że człowiek się budzi z ręką w nocniku. No, we Włoszech jest na granicy upadłości ten bank. Znaczy, no bo Włosi są na granicy upadłości, ale... 10 minut mam jeszcze. Ale Włosi są na granicy upadłości, Amerykanie są... Wszyscy są na granicy upadłości. Wszyscy, tylko Włosi idą w pierwszej kolejce. Pan tam chciał. Nie, bo o tej różnicy pan mówił, one PKO było sprzedawane przez Walcową, jeszcze wtedy, kiedy ona była w Banku Narodowym, 33 złoty kosztowała jedna akcja, my dzisiaj po 17 latach po 123, ale powoływanie się na to, że jest droższe, to jest oczywiste, bo wszystko na świecie podrożało, no nie ma inaczej, nawet może będzie normalne, ale według WIG-u to te akcje tego PKO, które były przedmiotem tej transakcji, miały około 200 zł, a więc jakaś utarg był i opłacony i raczej w ten sposób trzeba analizować, a nie dlatego, że gdzieśmy przepłacili, bo to nie jest roztropne. Mhm. Musiało być drożej, bo jeżeli 17 lat temu kosztowało 33 akcje, a teraz jest 123, prawda? No tak, tak, ale wie pan, dwie rzeczy. Po handlowemu. Dwie rzeczy. W górę przecież. Wie pan, dwie rzeczy. To wprowadzało w błąd, wie. Po prostu normalnie zapłaciliśmy 123 i to była korzystna cena. Ja słyszałem ekonomistów, analityków, więc nie krytykujmy, że coś zostało w bambuku. Ale ja nie mówię, że po pierwsze, nie mówię, że to PiS sprzedawał. Po drugie, wie pan, sprzedawaniem, znaczy to tak, trochę tak jak z wedlem, nie? Że wedlowi nie chcieli oddać wedla fabryki, bo powiedzieli, że oni dokonali inwestycji tam. Nie? Natomiast on był pozbawiony tej fabryki przez 50 lat. Sprzedawanie maszynki do robienia pieniędzy na powiedzmy tam 15 lat, to już, to ja o tym mówię, że to był debilizm, prawda? A teraz z powrotem jakby kupowanie, prawda? Bo... Pan się powołał na jedno nazwisko, to nie był komentator, tylko pan doktor Mech, który w telewizji... No komentator ekonomiczny, no, tak, tak. Ta ekonomista, zresztą znany, powiedzmy, w rządzie był wiceministrem, także kompetentny, ale nadzwyczaj dla mnie głupie to, bo gdybym się spytał, skąd tak rozstrąpi ten człowiek po stażach hiszpańskich i tak dalej, bo przecież on jeździł, opowiada raptem, że to się nie opłacało robić. No to tak, doktor z doświadczeniem chyba, troszkę chyba coś mu się w głowie pomieszało. No tak, 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 nie wiem, ale nie. Bo właśnie powinni kredyty, no to zupełnie pomieszał już pojęcia, prawda? Ale mieć pan, albo go nie mieć. Ale wie pan, musimy dojść do... Doktor Mech to powiedział. Musimy dojść do innego wniosku, ja bym doszedł do innego, że tak naprawdę tych na górze, tych specjalistów, czy to w bankach, czy w polityce, ja bym ostatecznie nie oskarżał o głupotę. Prawda? A jeżeli oni nie są głupi, to dlaczego tak mówią i dlaczego tak robią? Prawda? Że wie pan, że to jest prywata, to są te prywatne interesy, że on jest w tym zainteresowany, że on znajdzie później stanowisko w jakimś banku, prawda, że to jest tak naprawdę zdrajca. I pytanie, ilu tych zdrajców my mamy, nie? No bo dookoła wszyscy nam coś powtarzają, tak jak nam powtarzali w 89, 90, 91, że trzeba to sprzedać, prawda, bo będzie lepiej, nie? Lepiej nie mieć niż mieć. No tak, 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 tak. I jeszcze nam nie powiedzieli, że oni to kupują za pieniądze, których nie mają, prawda? Wrócę na koniec, to będzie dobre zakończenie,
do Grechuty, zacytuję tylko to dokładnie, tak jak on to powiedział. Ją, czyli wolność. Ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Nie? My się nie chcemy zbudzić w niebie. Nie chcemy, bo nie chcemy wolności. Zapomnieliśmy o wolności. Ci, którzy nami rządzili po 89, te ciury, nie myśleli o wolności. Myśleli zupełnie o czym innym. Nie chcieli tej wolności ani dla siebie, ani dla nas. Prawda? Tylko, że my jesteśmy Polakami. Prawda? I tą wolność, i jesteśmy katolikami. Nie? I tą wolność mamy wpisaną w polskość, mamy wpisaną w katolicyzm. I jeżeli ją znowu odnajdziemy w sobie, jej umiłowanie, jeżeli dla niej się poświęcimy, bo w 89 oni w kółko powtarzali, znaczy nie oni, niektórzy w kółko powtarzali, to Kościół powtarzał też, żeby tylko krew się nie polała, prawda? Żeby tylko krew się nie polała. Na tej zasadzie buduje się niewolników, prawda? Nie podnoś na mnie ręki, bo się krew poleje, nie próbuj zrzucić łańcuchów, bo się krew poleje. I teraz pytanie, za jaką cenę? Za jaką cenę, prawda? Bo i pytanie, czy krew się nie polała? Ile ludzi zginęło w samobójstwach, bez lekarstw, bez pomocy i tego, żeby się krew nie polała, zamknijcie się w klatkach, prawda? Czyli wolność jest kluczem. Natomiast wracam do tego, że jest szansa. Jest wielka szansa na to, że znaczy, żeby ten cały wielki jeden Amber Gold, znaczy i gospodarka, przecież to, co powiedział Trump, prawda? On powiedział, że już nic nie ma w Stanach Zjednoczonych, prawda? Że nie mają pracy, nie mają fabryk, nic nie produkują i są całkowicie zniewoleni, prawda? Armii mają. Słucham? Armię mają, którą szykują do wojny w tej chwili, także to jest cel Ameryki, żeby wywołać wojnę. Nie, ale ja mówię o społeczeństwie amerykańskim, tak. Prawda? Że największa potęga świata nie ma nic, znaczy jak ma armię, pan mówi, ale posiadanie samej armii to tylko pozwala na wojnę, natomiast tu się nie zgodzimy, znaczy, bo mi się wydaje, że wojny nie będzie. Nie? Że Trump powołuje samych generałów do swojego rządu, a generałowie są po to, żeby wykonywać rozkazy. Tak? Nie, no tak, znaczy nie, samych generałów nie powołuje, natomiast... Były generał. Znaczy na szefa Pentagonu powołał byłego generała. Tak, na szefa wywiadu, obrony, tak samo. No tak, no to tam... Dyplomacji też ma powołać, także to...